Dzień dobry, wywiad gospodarczy. Witam Państwa, Anna Niczyperowicz. Naszym gościem dzisiaj będzie pan Aleksander Kwieciński, dyrektor generalny ABWI Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim. Witam Państwa. Zapytamy pana dzisiaj o to, czy w medycynie warto stawiać na profilaktykę, czy przyniesie ona, czy inwestować w profilaktykę, czy ona przyniesie korzyści, których możemy po niej oczekiwać. Ponieważ takim pierwszym skojarzeniem z ochroną zdrowia jest moim zdaniem myśl o leczeniu, myśl o przywracaniu do zdrowia, ale teraz coraz częściej mówi się o tym, że warto wyprzedzać choroby, warto utrzymywać to zdrowie. Czy ta zmiana kierunku myślenia to jest dobry kierunek myślenia? Pani redaktor, to jest bardzo dobry kierunek. To jest w zasadzie jedyny słuszny kierunek. Dlatego, że najpierw powinniśmy kierować się profilaktyką. Potem możemy się diagnozować, na końcu możemy się leczyć, ale profilaktyka jest najważniejsza. Profilaktyka przede wszystkim to jest to, co dzisiaj leży w naszych rękach. Każdy z nas indywidualnie ma taką możliwość i ma obowiązek, też wobec samych siebie mamy obowiązek, żeby kierować się profilaktyką przede wszystkim. Wszystkie te elementy są niezbędne. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie to jest całe holistyczne podejście do zdrowia, ale profilaktyka przede wszystkim dobry kierunek, słuszny kierunek i myślę, że jedyny kierunek dla nas. No, profilaktyka jest jednym dosyć szerokim pojęciem. Co właściwie obejmuje? Znaczy, najogólniej profilaktyka oczywiście to zapobieganie chorobom. Nie chcemy być chorzy, zapobiegajmy. Bardziej szczegółowo to znowu zaczynając od początku, od tego miejsca, gdzie jest nasza rola, każdego z nas. Profilaktyka to wzorce dobrego, zdrowego stylu życia i nad tym do tego ma prawo i obowiązek każdy stosować się. Profilaktyka to również kontrolowanie czynników ryzyka. To sytuacja, w których jeżeli wiemy, że jesteśmy narażeni na jakąś chorobę, jesteśmy bardziej niż inni narażeni na zachorowanie, to powinniśmy kontrolować te czynniki ryzyka. I wreszcie, jeśli spełniamy pewne kryteria, jeżeli podlegamy jakimś określonym kryteriom, które mogą świadczyć o tym, że jesteśmy bardziej podatni na zakażenie czy na chorobę, wówczas powinniśmy również korzystać z diagnostyki. Korzystać z możliwości badań przesiewowych, tak aby jak najwcześniej się zdiagnozować. Także profilaktyka jest bardzo szeroka, ale myślę, że warto, żebyśmy zapamiętali, że profilaktyka to przede wszystkim nasze zadanie, każdego z nas. Zapobiegajmy chorobom, utrzymujmy wzorce zdrowego stylu życia, a potem, jeśli trzeba, diagnozujmy się, badajmy, tak abyśmy mogli dać szansę lekarzom, żebyśmy mogli szybko wrócić do zdrowia. Tak jak pan mówi, to jest po naszej stronie wręcz naszym obowiązkiem zadbać o siebie, ale no, wiele z tych rzeczy, które pan wymienił, czy dieta, czy utrzymywanie aktywności fizycznej, unikanie smogu, na ile to możliwe, czy używek, które nas kuszą, to leży w zasięgu naszych możliwości. Ale jest też ta cała działka, tu gdzieś te badania przesiewowe padły, czy szczepienia na różne choroby, na które jesteśmy gotowi się szczepić, jakiś taki kompleksowy, ocena kompleksowa naszego stanu zdrowia, to już są rzeczy, którymi zajmują się profesjonaliści. Jak jest z dostępem, nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli i poczuli się zobowiązani to robić, jaka jest możliwość dostępu dla nas do tych elementów? Ja myślę, że mamy szczęście, że żyjemy w tej części świata i w takim państwie, w którym służba zdrowia gwarantuje nam dostęp do badań. Choćby w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych, kiedy możemy pójść do lekarza i jeśli jest taka potrzeba, to jesteśmy po prostu badani w kierunku określonym przez lekarza, ale również takie inicjatywy, jak choćby planowany wkrótce, mam nadzieję, wchodzący BON40+, to są wszystko możliwości, które dzisiaj są dostępne. Oczywiście dostępność nie oznacza, że automatycznie ten test czy badanie zostanie zrobione. My też musimy ze swojej strony po prostu uczestniczyć w tym systemie, korzystać. I należy pamiętać jeszcze jedną rzecz, że dostęp do badań zwiększa się z czasem. Badania są ulepszane, udoskonalane i dzisiaj nie należy traktować tego, co dzisiaj mamy w systemie ochrony zdrowia, jako takiego katalogu zamkniętego, bo stale ulepszane są metody diagnostyczne, stale poznajemy nowe sposoby wykrywania chorób, czasami też poznajemy nowe choroby, więc bądźmy otwarci na takie sytuacje, kiedy pojawiają się nowe badania.
Takim dobrym przykładem, w którym możemy się posłużyć, to są badania, których jeszcze nie ma dostępnych szeroko, a fajnie, dobrze byłoby, żeby może się znalazły w szeroko dostępnym pakiecie dla pacjentów, badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C, gdzie dzisiaj ponad 100 tysięcy osób szacuje się, że w Polsce żyje zakażonych, ale o tym nie wie. A mamy szeroko dostępne leczenie, które prowadzi do całkowitego wyleczenia tej do niedawna jeszcze przewlekłej choroby zakaźnej. Przy czym pozostaje ten ostatni krok, czyli zdiagnozować się i potem wyleczyć w przypadku, jeżeli jesteśmy chorzy. Więc absolutnie, jeśli chodzi o dostępność, uważam, że mamy dobrą dostępność. Jeżeli do tego dołożymy świadomość i chęć korzystania, to jesteśmy jak na najlepszej drodze, żebyśmy mogli zadbać o siebie i też pomóc sobie w przypadku, gdy jesteśmy chorzy. Tutaj wspomniał pan ten planowany bon na profilaktykę dla 40-latków, 40+. Jak pan myśli, dlaczego właśnie 40+? Czy to jest jakiś zagrożony, że tak powiem, populacja? Czy zagrożona? No ja też należę do populacji 40+, więc boję się odpowiadać, ale tak poważnie, oczywiście wiadomo, no, z czasem, gdy żyjemy coraz dłużej, a żyjemy coraz dłużej i mamy to szczęście żyć coraz dłużej, średnia życia się wydłuża, z wiekiem tych ryzyk, na które jesteśmy wystawieni, tych czynników, które po drodze gdzieś napotykamy, które mogą powodować jakieś schorzenia, jest coraz więcej. W związku z tym 40+, gdzieś trzeba postawić tą granicę i wydaje się, że 40+ to jest taki dobry moment, żeby zrobić sobie przegląd, żeby móc zapewnić sobie tą pełnię życia, żebyśmy mogli przeżywać pełnię życia w zdrowiu. Więc 40+, jak najbardziej, ja skorzystam. A rozszerzając spojrzenie na całą populację, czy tak naprawdę powinny być programy, które obejmują, nie wiem, czy płeć, czy wiek, czy jakiś profil zawodowy, czy dla każdego powinien jakiś taki panel badań być stworzony i on by pomagał nam w tej profilaktyce? Znaczy, uważam, że no, jak to się mówi, choroba nie wybiera. I bardzo często jest tak, że mamy szansę zachorować. Choroba, choćby przykład bardzo modny na czasie, już pewnie mamy dosyć trochę w mediach epidemii, tak? Widzimy, ile osób zachorowało, ile osób potencjalnie każdy z nas może zachorować. Więc ja uważam, że programy przesiewowe co do zasady mają sens i zdają egzamin wtedy, kiedy dostęp do tych badań mają wszyscy. To nie znaczy, że wszyscy muszą podlegać badaniu. Natomiast ci, którzy spełniają pewne kryteria, którzy byli narażeni na pewne sytuacje, w których mogli się stykać z chorobą i potencjalnie mogą być chorzy, absolutnie w postaci takiego zdrowego, efektywnego przesiewu powinni być kierowani do badań. I myślę, że dzisiaj, bo można sobie zadać też pytanie, czy my dzisiaj jesteśmy gotowi na takie szerokie programy, to tutaj też się nie boję, dlatego że popatrzmy na sytuację z COVID-em. Do tej pory przez pół roku podaliśmy szczepionkę, służba zdrowia podała szczepionkę ponad 24 milionom Polaków. 24 miliony Polaków miało styczność w celu zaszczepienia się ze służbą ochrony, ze służbą zdrowia w Polsce. Przez ostatnie dwa dni, bo to jest wyjątkowo ciekawy czas, przez ostatnie dwa dni prawie milion Polaków pojawiło się w celu szczepienia. Więc ja uważam, że dzisiaj mamy bazę, mamy kompetencje, dużo się nauczyliśmy, jeśli chodzi o taką operacyjną pracę. I myślę, że mamy też spore zaufanie społeczne, jeśli chodzi o służbę zdrowia, o to, że jednak możemy, potrafimy i umiemy. I jak najbardziej taki profilaktyczny program na całą Polskę jest możliwy, a z perspektywy zdrowia powinien być wprowadzany, jeżeli są ku temu przesłanki. A jakie korzyści przyniosą nam te badania przesiewowe, jeśli chodzi o stronę zdrowotną, czy finansową, czy nawet naukową? Ja bym powiedział, że korzyści są wielowymiarowe, tak jak pani redaktor powiedziała, bo można rozpatrywać to w kategoriach zarówno zdrowia, finansów, czy jak pani redaktor powiedziała, nawet naukowych. Zdrowotny, myślę, jest najważniejszym aspektem, bo dzisiaj w przypadku wielu chorób, których nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy chorzy i dopiero diagnoza nam pewne rzeczy unaocznia, to posługujemy się szacunkami. Dzisiaj wiemy, że jakaś grupa populacji, na przykład 100 tysięcy osób w Polsce, jest zakażonych jakimś wirusem typu WZW, typu C. Natomiast nie wiemy, kto to jest. Jeżeli nie wiemy, kto to jest, to nie jesteśmy w stanie go leczyć.
Dzisiaj to jest statystyka. Nie wiemy, kto to jest konkretnie. Nie jesteśmy w stanie minimalizować skutków tej choroby, więc z perspektywy zdrowia korzyść jest absolutna. No, nie możemy leczyć pacjentów, których nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. Musimy najpierw wiedzieć, kto jest chory. Ale tutaj dochodzi też aspekt finansowy, bo wiadomo, że wszystko kosztuje. Zdrowie jest najcenniejsze i to pewnie też w wymiarze finansowym widać, bo spore nakłady ponosimy na zdrowie. Natomiast popatrzmy na to z perspektywy kosztów. Dzisiaj pacjent, który zakazi się takim choćby wirusowym zapaleniem wątroby typu C, może żyć nieświadomy do momentu, kiedy wątroba przestanie spełniać swoje funkcje, przejdzie w taki stan ostrej niewydolności i może się to zakończyć przeszczepem albo nawet nowotworem. Przeszczep takiej wątroby to są koszty płatnika, ale płatnik to my, bo my płacimy składki zdrowotne, to jest 230 tysięcy złotych. Zamiast tego można by pacjenta przebadać, jeśli chory, wyleczyć, bo mamy dzisiaj możliwości leczenia i to świetne możliwości leczenia, w dużo mniejszym wymiarze finansowym. Więc efekt finansowy takich programów i korzyści na pewno są, a naukowe myślę, że też, dlatego że to nie jest tylko kwestia tych naukowców w białych kitlach, którzy gdzieś mają swoje zadania i obcują z chorobą. Absolutnie z punktu widzenia społecznego poznajemy faktyczny zakres choroby. Nie tylko szacunki, udoskonalamy narzędzia, metody badawcze. Wiadomo, najwięcej doświadczenia zdobywamy zawsze poprzez praktykę. Badanie przesiewowe, program na szeroką skalę daje nam możliwość efektywnego wyszukiwania i coraz lepszego wyszukiwania chorych. Więc absolutnie jestem przekonany, że badania przesiewowe przynoszą korzyści w tych wszystkich wymiarach, które pani redaktor wymieniła. To dobrze, że przynoszą te korzyści. Jak jednak przekonać Polaków, aby korzystali z tych badań? Bo wiadomo, że jest takie słynne powiedzenie, że lepiej nie wiedzieć, na co się choruje. Co zrobić, żeby jednak lepiej było wiedzieć i można było temu zapobiec? No, można nie wiedzieć oczywiście, ale nie wiedzieć nie oznacza, że nie jesteśmy chorzy, więc im szybciej wiemy, tym więcej szans sobie dajemy, żeby się wyleczyć. Dlatego przede wszystkim edukować. Przede wszystkim zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli ja dzisiaj nie wiem, to nie znaczy, że nie jestem chory. Jeżeli są ku temu przesłanki, żeby sprawdzić, sprawdźmy. Nie zachorujemy poprzez test. Dowiemy się, czy jesteśmy chorzy i damy sobie szansę na wyleczenie. My dzisiaj oferujemy takie badania, pracując w różnych obszarach terapeutycznych, gdzie pacjenci w całej Polsce mogą przebadać się w sieci diagnostycznej laboratoriów ALAB czy sieci diagnostycznej diagnostyka przeciwko WZW typu C. Tylko pacjent musi chcieć przyjść, skorzystać z tego badania. Badanie nie oznacza, że będziemy chorzy. Badanie daje nam szansę na pozbycie się choroby. Tutaj mówi pan o badaniach komercyjnych, a ze strony systemu ochrony zdrowia, czy warto inwestować w jakieś takie refundowane, bardzo powszechne badania przesiewowe? Pani redaktor, ja tak jak powiedziałem na początku, tak mogę zakończyć absolutnie i się pod tym krwią podpisać. Uważam, że nawet należy. Dlatego, że zapobiegać przede wszystkim, jeżeli badamy się, jeżeli słuchamy ekspertów, korzystamy z możliwości badań, programów przesiewowych, to żyjemy dłużej, zdrowiej, bez konieczności leczenia. Więc jeżeli mamy do wyboru w systemie leczyć bądź zapobiegać, diagnozować wcześniej, kiedy możemy wyleczyć szybciej, skuteczniej, łatwiej niż później, kiedy trzeba na przykład mieć nawet ten przeszczep wątroby zamiast po prostu wyleczenia, to róbmy to szybciej. Z perspektywy systemu ochrony zdrowia będziemy i tak ponosili wydatki na ochronę zdrowia. Natomiast jeżeli wydajemy wcześniej, diagnozujemy wcześniej, leczymy wcześniej, to kosztuje nas to mniej. Możemy przeznaczyć dodatkowe pieniądze na wszelkie inne dziedziny w służbie zdrowia, które są również potrzebne. A jeśli już do leczenia dochodzi, to też warto leczyć, bo coraz częściej wchodzą takie terapie, w każdym roku wchodzą terapie do Polski, które pozwalają leczyć jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej, a to też z perspektywy naszego systemu ochrony zdrowia korzyść, bo jeżeli leczymy skuteczniej, to leczymy długotrwalej, mniej ostatecznie ponosimy tych wydatków. Więc ja jestem zwolennikiem absolutnym profilaktyki i inwestycji i cieszę się, że pani redaktor powiedziała, czy warto inwestować w profilaktykę, bo no uważam, że to jest inwestycja w nasze zdrowie oraz korzyść dla systemu ochrony zdrowia nas wszystkich. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Zachęcamy wszystkich Polaków do zainteresowania się swoim zdrowiem. Do widzenia państwu. Dziękuję bardzo państwu. Do widzenia. Życzę zdrowia.